Dobry wieczór wszystkim. Tradycyjnie z pewną taką nieśmiałością Was witam. I z góry przepraszam, gdybym jakoś chrypiał albo nagle zamilkł, to by nie znaczyło, że mi się gardło skończyło. Moje pieniądze dzielę na dwie części, na te, które mają utrzymywać swoją realną wartość i na te, które mają zyskać na wartości, czyli na inwestycje. No i co? Ta bezpieczna część, to co ma utrzymać realną wartość, zdaje się, że na razie niestety tej wartości utrzymywać nie będzie przez jakiś czas, bo na tym wykresie widać, jak się inflacja zmieniła w ostatnich 10 latach, a to te czerwone kropki, które nałożyłem na wykres, to jest oprocentowanie depozytów w 10 najlepszych bankach. Jak widzicie, w tych 10 najlepszych, jak ktoś się chce spłocić i sobie pobiegać pomiędzy bankami, poszukać tych najlepszych, to przeważnie pokona inflację. No chyba, że jest 2017. Wtedy nie bardzo. Dzisiaj były nowe dane o inflacji 2%. Życzę powodzenia w poszukiwaniu depozytów w największych bankach na 2% bez żadnych restrykcji. No nie będzie łatwo w najbliższym czasie, jeśli chodzi o trzymanie pieniędzy w banku i utrzymywanie ich realnej wartości. To oczywiście nie jest tak, że my mamy jakiś problem specyficzny, tak jest na całym świecie. Tu jest taki wykres, na którym pokazuję, jak się w ciągu ostatnich 10 lat zmieniła rentowność różnych odmian oszczędzania czy inwestowania pieniędzy. No i jak ja odpowiadam na te wyzwania XXI wieku? Mój portfel inwestycji, on się stosunkowo rzadko zmienia, bo ja robię mu przegląd tak mniej więcej raz w roku, więc ci z Was, którzy dość uważnie i intensywnie śledzą moją działalność inwestycyjną, to nie będą zaskoczeni, że to tak wygląda, jak wygląda. To niebieskie to jest część bardzo bezpieczna, która ma zabezpieczyć, która ma po prostu utrzymać wartość. Nie spodziewam się, żebym w ten sposób zarobił pieniądze. To są depozyty, fundusze pieniężne, obligacje rządowe. Ta pomarańczowa część to są inwestycje alternatywne, też w zasadzie trzymane nie po to, żeby, czyli złoto, czyli jakieś alkohole inwestycyjne, kwestie nieruchomościowe, powiedzmy, wyrzuciłem trochę na bok, ale tu są te wszystkie inwestycje alternatywne, to co ma po prostu utrzymać wartość pieniądza w długim czasie, gdyby się jakiś kataklizm wydarzył. No i te dwie rzeczy to mniej więcej jest trochę mniej niż połowa portfela, czyli rzeczy bezpieczne, a druga połowa to są mniej lub bardziej ryzykowne rzeczy, które w długim okresie mają za zadanie pomnożyć czy zwiększyć swoją wartość, tak żebym miał realnie więcej niż włożyłem za te powiedzmy 20 lat, bo moje inwestycje mają charakter taki, że chciałbym, żebym za 20 lat dobrze na tym wyszedł. Dzisiaj jeszcze nie muszę. No to też takie krótkie podsumowanie tego, jak my jako Polacy się z tym wszystkim próbujemy zmierzyć. Próbujemy się zmierzyć tak, że mamy 320 miliardów złotych na depozytach bankowych, 100 miliardów w funduszach inwestycyjnych, 50 miliardów ponad w polisach inwestycyjnych. Niestety w dużej części polisach, na których nie dorobimy, bo będziemy do nich dokładać. No i trochę pieniędzy w akcjach giełdowych spółek. Prawdopodobnie ponad 160 miliardów złotych trzymamy pod poduchą, czyli po prostu w gotówce. Ha, to jest piękne. No, na szczęście jest tak, że jakaś część z nas się powoli już zabrała za gromadzenie pieniędzy pod kątem bliższej lub dalszej przyszłości. 1,5 miliona ludzi, no powiedzmy, no nie, 1,5 miliona nie, bo to pewnie ci, którzy mają konta IKE i konta IKZE, czyli te emerytalne preferencyjne opakowania dla inwestycji emerytalnych, oni się pewnie przy jakiejś części pokrywają, więc pewnie coś ponad 1 milion osób się w ogóle zajmuje gromadzeniem pieniędzy na emeryturę i oszczędzaniem na podatkach. Z tego 1,30 miliona wpłaciło w ostatnim roku jakieś pieniądze, więc powiedzmy się robi z tego 300 tysięcy, może 400 tysięcy ludzi, którzy aktywnie gromadzą pieniądze. I niestety wśród tych osób jest tylko 10% takich, którzy jeszcze nie mają 40 lat,
czyli no, w sposób stosunkowo łatwy i niskokosztowy mogliby sobie tę emeryturę dodatkową załatwić. To, co widzicie, to jest porównanie tego, co się wkłada i co się wyjmuje dzięki naliczaniu odsetek, procentów od procentów. No i tutaj też się nie będę rozwodził, bo to już było. Chociaż nie mogło nie być, ale o tym mówimy zawsze z Albertem przy każdej okazji, więc nawet jeśli nie w tej formie, to już to słyszeliście. Procent składany rządzi i ci z Was, którzy się spróbują wyprowadzić z częścią pieniędzy z banku, mogą na tym najwięcej skorzystać. Tą najbardziej dostępną, czy inaczej, najbardziej bezpieczną formą lokowania pieniędzy poza bankiem są inwestycje dywidendowe. Powody, czy takie najbardziej oczywiste zalety inwestowania dywidendowego są dwie. Po pierwsze, spółka, która wypłaca dywidendę, zwykle jest stabilnym, solidnym koncernem. Tutaj jest gwiazdka i małym druczkiem, chyba że jest to firma Orange. Ci z Was, którzy śledzą sprawy giełdowe, wiedzą, że Orange to był taki koncern, czy jest koncern, tak, telekom, który był znany z bardzo stabilnej polityki dywidendowej, a teraz powiedział, że już go nie stać na wypłacanie dywidendy. No i kilka banków niestety ma to samo, ale wyjąwszy te niechlubne przykłady, z tym, że w przypadku banków to nie jest ich widzimisię, tylko ich czyjś słaba sytuacja finansowa, tylko kwestia no, nadzoru finansowego, który nakazał im po prostu nie wypłacać dywidend. Natomiast wyjąwszy te niechlubne przykłady, spółka dywidendowa to jest taka, która jest duża, stabilna, solidna, praktycznie niezniszczalna i dlatego relatywnie bezpieczna. Nawet jeśli bardzo szybko nie rośnie, to jest dość bezpieczną przystanią dla pieniędzy. Drugi argument jest taki, że w długiej perspektywie inwestycje na rynku kapitałowym zwykle dawały w przeszłości zysk. Takie statystyki pokazywałem na poprzednim webinarze, z których wynikało, że jeśli ktoś w ciągu ostatnich 20 lat miał, nie, nawet nie 20, to były statystyki za kilkadziesiąt lat, duże kilkadziesiąt lat. Jeśli ktoś zainwestował na jeden dzień w indeks amerykański S&P 500, to miał 54% szans na zwycięstwo. Jeśli to była inwestycja roczna, to bodaj 74% takich inwestycji kończyło się zyskiem, a przy 20 latach to było okrągłe 100%. Oczywiście ten zysk raz był duży, raz był mały, raz był powiedzmy tylko minimalnie wyższy od zera. Natomiast i w tym momencie się pojawia korzyść z dywidendy, tak? Bo jeśli masz spółkę, która przez 20 lat stoi w miejscu, no to twoim zyskiem jest ta dywidenda. Stopa dywidendy na polskiej giełdzie tutaj jest narysowana na tym wykresie. To jest w ostatnich 3 latach między 1,5 a 2,6 punkta procentowego. Czyli w porównaniu z depozytem to naprawdę są dość atrakcyjne rzeczy. Dlatego właśnie, jeśli wystawiam pieniądze z banku, to raczej wystawiam je w kierunku spółek dywidendowych, bo z jednej strony działa na mnie argument, że ta co najmniej 20-letnia inwestycja w przeszłości na rynku amerykańskim oczywiście, ale na polskim ta zasada, jak sądzę, też się sprawdza. Ona nie powinna przynieść strat, natomiast wypłacana dywidenda będzie prawdopodobnie większa niż oprocentowanie depozytu bankowego. To, co teraz przechodząc właściwie do tego docelowego miejsca, do docelowego tematu mojej opowiastki, chciałbym Wam przedstawić listę funduszy inwestycyjnych, które się zajmują z wynajdywaniem i inwestowaniem w akcje spółek dywidendowych. Bo ja oczywiście w odróżnieniu od Alberta, dlatego tak wspaniale się dopełniamy, taką jesteśmy zgraną parą, w odróżnieniu od Alberta nie zajmuję się takim codziennym inwestowaniem na giełdzie. Kiedyś to robiłem,
Kiedyś, naście lat temu, byłem takim zawodowym inwestorem, można powiedzieć nawet spekulantem giełdowym. W poniedziałek kupowałem, we wtorek sprzedawałem. To było ekscytujące, ale niestety w pewnym momencie zająłem się pisaniem i przestałem mieć czas na bycie inwestorem. W związku z tym dziś i lokuję pieniądze głównie za pomocą funduszy inwestycyjnych. Wśród kilkuset funduszy inwestycyjnych, które istnieją w Polsce, jest kilkanaście, czy no myślę, że pod 20 już ta liczba podchodzi, funduszy, które się zajmują wybieraniem akcji spółek dywidendowych. Jak widzicie, większość z nich to są fundusze, które inwestują globalnie, nie tylko w Polsce, czyli wyjmują z różnych giełd najfajniejsze spółki, takie, które wypłacają od wielu lat dywidendy. No to jest przykład takiego funduszu, jednego z moich, można powiedzieć, ulubionych, bo bardzo mającego już dość długą historię. To jest od 2009 roku przedstawiony fundusz Nationale Nederlanden Globalny Akcji Dywidendowych. On, jak widzicie, zachowuje się całkiem fajnie, biorąc pod uwagę średnią dla różnego rodzaju funduszy akcji. Ta średnia to jest to szare, które jest nieco poniżej wyników samego funduszu. 128% w ciągu 8 lat. To jest 7, powiedzmy. Nie, no, prawie 8. To jest wynik, który budzi mój szacunek. No, ale są też w tej grupie funduszy, które pokazałem wcześniej, funduszy inwestujących w spółki dywidendowe, takie, które lokują pieniądze głównie na polskim rynku. I tutaj akurat wybrałem fundusz Agiwy. No też trochę dlatego, że ma stosunkowo długą historię, ale też i po to, żeby pokazać, że nawet w takich trudnych czasach, jakie mieliśmy ostatnio na giełdzie, ostatnio, czyli przez kilka lat, ci z Was, którzy obserwują blisko rynek kapitałowy, to wiedzą, że właściwie przez 4 czy prawie 5 lat właściwie staliśmy w miejscu. Cały świat miał hossę na rynku, a my mieliśmy, a nasze akcje stały w miejscu albo spadały. To jest fundusz, który pokazuje, że jeśli się wybierze spośród wszystkich spółek polskich, spółki dywidendowe, czyli te najbardziej solidne, najbardziej stabilne, te, które rzeczywiście wypłacają dywidendę, no to się na tym wychodzi lepiej niż średnia rynkowa. A to jest jedyny w Polsce fundusz inwestycyjny, który wypłaca fizycznie dywidendę. No i tutaj widzimy wykres tego funduszu. On nie ma niestety długiej historii. To jest fundusz, który dopiero skończył roczek, ale już właśnie ostatnio wypłacił pierwszą dywidendę 4,7%. Ci z Was, którzy mają depozyty oprocentowane na 1,5% w banku, pewnie teraz odgryzają nerwowo paznokcie, ale to tak wygląda. Jeśli dobry fundusz ma akcje dobrych spółek, które wypłacają dywidendy, to te dywidendy właśnie tyle mniej więcej wynoszą. Tak? Oczywiście tu jest tak, że ten fundusz skorygował swoją wartość, ponieważ no, zabrał część pieniędzy i rozdał ludziom, to jego wartość jego aktywów się zmniejszyła i jego wycena poszła w dół, tak jak to się dzieje w przypadku każdej spółki, która wypłaca dywidendę, ale też tak samo jak w przypadku tych spółek. Ta wycena z reguły szybko wraca do tego poprzedniego poziomu, bo po prostu spółka dywidendowa to jest coś solidnego, czego wycena w zasadzie nie powinna zależeć od tego, czy fundusz wypłacił dywidendę, czy nie. BPH dywidendowy jest jedynym polskim funduszem, który wypłaca dywidendę, ale nie jedynym funduszem dywidendowym, który można kupić w Polsce. Są też fundusze Franklina Templetona. Kilka z nich dostępnych też w Polsce poprzez pośredników finansowych, po prostu wypłaca dywidendy. To znaczy co kwartał, albo to w różnych funduszach różnie bywa, co miesiąc, co kwartał wypłacają, czy co rok wypłacają dywidendy swoim udziałowcom. Kilka słów o tym, jak podchodzę do wybierania funduszy dla tych z Was, którzy jeszcze funduszy
nie praktykowali, nie kupowali. To jest 5-6 pytań, które mnie przeprowadzają przez proces od stadium tabula rasa, czyli w ogóle nie wiem o co chodzi, do wyboru konkretnego funduszu i sposobu jego zakupu. Zawsze jak mam jakieś pieniądze, które przewiduję zainwestować w fundusz, to pierwsze pytanie, które sobie zadaję, to czy to ma być, czy kupuję w Polsce, czy kupuję za granicą. Dzisiaj w moim prywatnym portfelu inwestycji, jeśli chodzi o fundusze akcji, 30% to są fundusze polskie, 70% zagraniczne. To jest taki układ, który jest w miarę stabilny. Kiedyś miałem dużo więcej funduszy polskich. W ciągu ostatnich kilku lat doważyłem trochę za granicę. Wydaje mi się, że dla kogoś, kto dopiero zaczyna przygodę z funduszami inwestycyjnymi, takim dobrą proporcją będzie 50 na 50. Czyli mieć jeden albo dwa fundusze inwestujące w Polsce, jeden albo dwa za granicą i podzielić to na pół. Drugą decyzję, którą podejmuję, to jak już wiem, czy inwestuję w Polsce, czy za granicą, to się zastanawiam, czy to ma być fundusz, który ogólnie inwestuje w akcje, czy też fundusz, który w konkretną branżę, który się zajmuje jakąś konkretną branżą typu finansowa, technologiczna, biotechnologiczna, budowlana, deweloperska itd. itp. Fundusze branżowe są bardziej ryzykowne, więc na tym pierwszym etapie, kiedy jeszcze nie mam bardzo dużo funduszy, ja to jakby wybieram zwykle fundusze ogólne. Dopiero kiedy mój portfel inwestycji funduszowych osiągnął kilkanaście funduszy, czy powiedzmy no blisko 10 funduszy, zająłem się inwestycjami w fundusze branżowe. Więc na początek chyba jednak fundusze ogólne bym polecał. Punkt trzeci. Unikam funduszy zrównoważonych, stabilnego wzrostu i tych wszystkich różnych hybryd, tego co jest pomiędzy funduszem akcji a funduszem pieniężnym, czyli najbardziej ryzykownym i najmniej ryzykownym. Dlaczego? Fundusze wszelkiego rodzaju hybrydowe mają to do siebie, że mają zwykle koszty porównywalne z funduszami agresywnymi, czyli tymi bardziej ryzykownymi, a zyski przynoszą dużo mniejsze. Więc ja wybieram, jak mam sobie zrobić fundusz zrównoważony, tego sobie sam zrobię z dwóch funduszy, akcyjnego i pieniężnego. No jak już wiem, gdzie chcę zainwestować, w jaką branżę i to kolejnym pytaniem jest to, czy to będzie fundusz polski zarejestrowany w Polsce, czy fundusz z Luksemburga. Natomiast z funduszami luksemburskimi jest ten mały efekt, że trzeba się, jeśli taki fundusz kupię, zarobię, a następnie sprzedam w danym roku podatkowym, to muszę sam sobie to wpisać do PIT-a, bo te fundusze po prostu, o ile fundusz z Polski sam rozlicza mi podatek, to fundusz luksemburski tego nie zrobi za mnie. Natomiast zaletą funduszy luksemburskich jest to, że jest tam mnóstwo funduszy niedostępnych w Polsce. Na przykład w Polsce nie kupimy funduszu, który lokuje na przykład w kopalnie złota. Albo na bardzo mało, albo wręcz nie ma funduszy, które się zajmują inwestowaniem w krajach BRIC, tak? Czyli Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, te czołowe rynki rozwijające się. Fundusze luksemburskie to są zwykle fundusze największych światowych firm zarządzających aktywami typu Franklin Templeton czy BlackRock. To są no, giganty w porównaniu z polskimi funduszami. Fundusze luksemburskie mają przeważnie niższe opłaty za zarządzanie pieniędzmi. Polskie fundusze należą do najdroższych na świecie. Fundusze globalne są dużo tańsze, więc są za i są przeciw. Większość funduszy, które mam, nie. Dzisiaj chyba jest to pół na pół. No, oczywiście zaczynałem od funduszy zarejestrowanych w Polsce, natomiast dziś mam i takie, i takie. Fundusze luksemburskie, te globalne, kupuje się przeważnie przez pośredników finansowych, ale są też w niektórych bankach dostępne, zwłaszcza w tych mniejszych i tych bankach, które mają otwarte tak zwane architektury, czyli nie mają własnego towarzystwa funduszy, więc ich sprzedawcy nie zajmują się sprzedawaniem tylko jednej własnej rodziny funduszy, tylko no, mają w ofercie różne.
fundusze inwestycyjne. Kolejne pytanie, które sobie zadaję, to czy ma być to fundusz duży czy mały? Przeważnie wybieram taki, który jest już duży, bo po prostu ma historię. Moją taką podstawową metodą wyboru funduszy jest ta, że wchodzę do jakiegoś portalu, na którym są dane dotyczące wszystkich funduszy. W Polsce najlepszym takim portalem są analizy online, analizy.pl. Tam można sobie wybrać kategorię funduszy i właściwie jednym szybkim ruchem wyświetlić sobie wszystko, co na ten temat, co na temat tych funduszy analizy online wiedzą. W tym stopy zwrotu za ostatni rok, 2 lata, 5 lat, 10, no zadowolony okres. Mój sposób to jest spojrzeć sobie, które fundusze okazały się najlepsze lub też najbardziej stabilne, z naciskiem na to drugie, w ciągu ostatnich 5 latach. Jeśli jakiś fundusz w ciągu 5 lat nie robił takich ruchów, że raz był najlepszy, raz był najgorszy, nie był całkiem najgorszy przez cały czas, to już go lubię. Natomiast niekoniecznie lubię fundusze, które tak sobie skaczą, że raz są najlepsze, raz są najgorsze. Porządny fundusz, który się trzyma w górnej części stawki przez ostatnich 5 lat, ma spore aktywa, czyli już trochę ludzi mu zawierzyło i nie zdążyli uciec. To jest coś, co dla mnie dobrze rokuje. No i ostatnia rzecz, fundusze generalnie kupuję w internecie, to znaczy dziś jest tak, że jeśli pójdę do takiego stacjonarnego doradcy, to on mnie niestety skasuje na 4 albo 3-4% prowizji, czego ja bardzo nie lubię. Natomiast jest w Polsce już kilka takich bardzo przyjemnych platform, za pomocą których można kupić sobie fundusze inwestycyjne przez internet. To różnie tam wygląda, natomiast generalnie jest tak, że się rejestruje na takiej platformie, tak jakbym zakładał konto bankowe. Potem przelewam do takiej platformy pieniądze. Z drugiej strony no dostaję jakieś papiery do podpisania, przeważnie kurierem, i dostęp internetowy albo telefoniczny, albo jeden i drugi do tego konta na tej platformie. No i już, tak? To nie jest to dużo bardziej skomplikowane niż założenie sobie konta bankowego w dzisiejszych czasach. Więc ja bym Was zachęcał do wypróbowania takiej platformy. Na początek na małych pieniądzach, żebyście sobie popatrzyli, jak to tam chodzi, a potem można już sobie za pomocą tej platformy hasać na całego. No, jak już ktoś trochę powąchał funduszy, to się zorientował, że większość tych funduszy ma problem z pobiciem tak zwanego benchmarku, czyli tego punktu odniesienia, z którym się porównuje. Mniej więcej ze statystyk światowych wynika, że i też polskie niestety to potwierdzają, że mniej więcej co trzeci w porywach co drugi fundusz lokujący w akcje ma wyniki lepsze niż indeks. No, wynika to z faktu, że taki fundusz ma jakiegoś zarządzającego, ten zarządzający ma jakąś wizję. Na przykład, nie wiem, uważa, że w najbliższym czasie będą dobrze sobie radziły banki, więc ma w portfelu więcej banków, niż to by wynikało z takiej czystej proporcji międzybranżowej. Czasem mu się udaje, ale czasem mu się to nie udaje. Swoje robią też wysokie koszty zarządzania w polskich funduszach, więc no niestety jest tak, że większość funduszy nie pobija wyników osiąganych przez indeksy. I w Polsce, i na świecie takim trendem, który odpowiada na ten ból, są ETF-y, czyli takie jednostki indeksowe, które mają tę przewagę nad funduszami inwestycyjnymi, że są zarządzane automatycznie. To znaczy taki ETF po prostu kupuje indeks giełdowy, czyli po prostu odzwierciedla skład indeksu giełdowego. Nie ma tam zarządzającego, który by się zastanawiał, czy kupić akcje spółek finansowych, czy może energetycznych, czy może telekomunikacyjnych, a może odzieżowych, tylko po prostu automat lokuje pieniądze tak, jak wygląda skład indeksu i koniec.
Koszty zarządzania są liczone w setnych ułamkach punktu procentowego, czyli są 10-15-krotnie niższe niż w takim funduszu tradycyjnym, a wyniki w zasadzie podobne do indeksu giełdowego. Jedyny problem z ETF-ami polega na tym, że nie jest je tak łatwo kupić jak fundusz inwestycyjny, bo o ile funduszy inwestycyjnych mamy w Polsce kilkaset, takich dostępnych właściwie od ręki u pośredników w bankach, na platformach internetowych, no to żeby sobie kupić ETF-a, trzeba się trochę spocić. Na giełdzie najbardziej popularne są dwa ETF-y firmy Lyxor. Jeden jest ETF-em opartym na amerykańskim indeksie Standard & Poor's, drugi jest oparty na indeksie giełdy niemieckiej DAX. Tu akurat jest garść informacji o tym, co porabia ten fundusz oparty na indeksie amerykańskim. Kupuje się go dokładnie tak samo, jak się kupuje akcje, czyli trzeba mieć rachunek w biurze maklerskim. To jest kolejna komplikacja, której nie ma w przypadku zwykłego funduszu inwestycyjnego. Czyli idzie się do biura maklerskiego, zakłada się rachunek i potem na ten rachunek zamiast akcji się kupuje ETF. Przyznam szczerze, że teraz testuję różne platformy takie międzynarodowe, które się zajmują też różnymi inwestycjami, więc będę Wam zdawał na bieżąco w blogu Subiektywnie o Finansach relacje z tych moich przygód, więc i może się okazać, że znajdę jakąś perełkę, jakieś miejsce, gdzie będzie można te ETF-y kupić sobie bezpiecznie, tanio i właściwie przede wszystkim wygodnie. Bo tutaj wygody brakuje głównie w przypadku ETF-ów. Są dwa notowane na warszawskiej giełdzie, być może jest jeszcze kilka, które od niedawna są, natomiast od dawna są na pewno te dwa firmy Lyxor. Natomiast oczywiście ETF-ów jest cały multum, są to setki, tysiące różnych funduszy i można je kupić w polskich biurach maklerskich na takiej samej zasadzie, na której się kupuje akcje zagraniczne. Tak? Zamiast sobie kupić akcję Coca-Coli, to można sobie kupić akcję jakiegoś, znaczy nie akcję, tylko jakiś ETF po prostu. No i oczywiście nie jest to tak bardzo tanie jak kupowanie polskich akcji i nie działa online. W takim sensie, że nie ma tak, że dzisiaj teraz klikna za 5 sekund ten ETF jest już kupiony, no ale można się uniezależnić od funduszy inwestycyjnych. Tak jak wspomniałem, trochę w ETF inwestuję, ale to wciąż nie jest tak, że większość moich pieniędzy funduszowych to są pieniądze, które są ulokowane w ETF-ach. No tutaj macie pokazany największy ETF, który inwestuje w akcje spółek dywidendowych na świecie, czyli w fundusz Vanguarda. No, jak widzicie, on w porównaniu z indeksem, do którego się odnosi, właściwie osiąga identyczne wyniki. Tam różnice są minimalne. Wynik tego funduszu za ostatni rok, 3, 5, 10 lat oraz od 2006 macie na niebiesko, a wynik indeksu Nasdaq w tym samym czasie macie na żółto. Tutaj różnic prawie nie ma. Jak widzicie, w 10-letniej perspektywie ten fundusz dawał w dolarach 6, no prawie 7% w skali roku, więc naprawdę nie ma powodów do narzekań, zwłaszcza przy tych stopach procentowych i przy tym oprocentowaniu depozytów. Mam nadzieję, że aczkolwiek ta nadzieja coraz bardziej gaśnie, że w Polsce będzie coraz więcej, będzie więcej ETF-ów takich, które można łatwo i wygodnie kupić. Ta nadzieja wynika głównie z tego, że mamy XXI wiek i że niedługo będzie można prawdopodobnie ominąć takie klasyczne instytucje finansowe, które nie są zainteresowane dystrybucją czegoś, co jest bardzo tanie, a więc nie można wziąć prowizji za pośrednictwo w oferowaniu tego czegoś. No, powstają coraz to nowe internetowe czy mobilne rozwiązania, które pozwalają wygodnie lokować oszczędności i myślę, że takie rozwiązania przyniosą właśnie
nam łatwość w kupowaniu ETF-ów i będzie to rzeczywiście jakaś sensowna alternatywa dla lokowania oszczędności w funduszach inwestycyjnych. Chociaż, jak pokazałem wcześniej, na rynku funduszy inwestycyjnych też mamy trochę funduszy, które warto polecić, które sobie radzą dobrze, są dobrze zarządzane, zarządzający biją indeksy, biją średnie i no, wydaje mi się, że tutaj nie ma też co histeryzować i jeśli się dobrze wybierze fundusz inwestycyjny, to nawet jeśli on jest drogi w zarządzaniu, opłatę dystrybucyjną na początku można ominąć, kupując go przez internet, to tutaj też można na tym dobrze wyjść, czego jestem sam żywym i jakże dorodnym przykładem.